Większość skrypty stara się ukryć przed człowiekiem i jego rządzą poznania. Są jednak i takie, które chcą również nawiązać kontakt z nami i to bezpośrednio. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych bestii atakujących człowieka jest Bessie. Mówi się, że jest on odpowiedzialny za trzy przypadki śmiertelne w 1992 roku. Są także osoby, które wierzą, iż były świadkami ataków na bezbronnych ludzi, kąpiących się w jeziorze, co skrywają mroczne głębiny jeziora Erie. Czy na nieostrożnych pływaków czyha potwór? Erie jest jednym z pięciu największych jezior słodkowodnych w Ameryce. Należy także do zbioru wielkich jezior wraz z jego sąsiadami Ontario oraz Huron. Ten gigantyczny zbiornik wodny skrywa wiele tajemnic. Co ciekawe, jedno z nich jest potwór. Po raz pierwszy Bestii został opisany 7 lipca 1817 roku przez załogę Szkunera jako stworzenie o czarnym umaszczeniu. Jego ciało osiągało 40 stóp długości. Głowa była podobna do diamentu, a całe stworzenie nieco podobne do serpentyny. Na podstawie tego opisu nazwano go Bessie. Przyjmując taki opis za prawdziwy, każdy człowiek doszedłby do wniosku, że jest to zwierzę, które nie powinno istnieć w naszych czasach. Są jednak inne, alternatywne raporty, które ukazują Bessiego jako zwierzę przypominające je siotra. Tak więc przejdźmy do jednego z nich. Tego samego dnia, czyli 7 lipca 1817 roku, francuscy rybacy, bracia, Wracali z połowu, kiedy jeden z mężczyzn zauważył coś wijącego się na linii brzegowej. Później to coś zostało opisane jako masa fosforyzująca. Zwierzę zostało przedstawione jako jesiotr o wężowym ogonie. Posiadał także srebrzyste łuski odbijające promienie słoneczne oraz długie płetwy boczne, które według świadków wyglądały jak ramiona. Jak zeznają bracia, byli świadkami, jak zwierzę umiera. Przerażeni widokiem, postanowili udać się po pomoc. Kiedy wrócili z powrotem, wraz ze wsparciem, po bestii nie zostało wiele. Jedyne co dostrzegli to ślady pazurów stwora kończące się przy wodzie. Jednak znalazły się i dowody materialne, które wskazują, że mężczyźni nie kłamali, iż coś widzieli. Niedaleko plaży na miliźnie dostrzegli kilka łusek wielkości srebrnych dolarów. Wzięli je ze sobą jako trofea oraz pamiątkę. Fascynująca relacja, nieprawdaż? Kolejna świadczy o tym, i zwierzę to jest niezwykle agresywne oraz trudno przewidzieć jego mentalność. Pochodzi ona z 22 lipca 1931 roku. Wydarzenie to zostało opublikowane także przez New York Times. Dzisiejszego wieczoru grupa poszukiwaczy legendarnej bestii postanowiła wyruszyć na wyprawę na środek jeziora. Atmosfera była napięta. Niektórzy z obserwujących ich ludzi twierdzili, że widzieli na środku jeziora jakieś dziwne kształty przypominające węża. Podekscytowani rybacy, uczeni oraz cywile ruszyli na łowy. Łodzie były sprawne oraz szczelne. Ekspedycja nie mogła zakończyć się niepowodzeniem. Ochotnicy wiedzieli, że bestia jest bardzo agresywna i tanio skóry nie sprzeda. Rybak Clifford Wilson oraz Francis Cogenstoss powiedzieli, że wężowaty stwór mierzy około 20 stóp długości oraz 12 cali w najgrubszym miejscu. Gdy spostrzegli bestiego, znajdował się około ich łodzi. Jego ciało odbiło się od drewnianej łajby i zakłysało nią. Mężczyźni niemal wypadli. Jeden z nich zachował trzeźwy umysł, gdy zobaczył głowę bestii, nieco podobną do jesiotra, uderzył nią wiosłem i szybko złapał rybę. Przymocowali ją mocno do łodzi, aby nie opadła na dno. Zaczęli holować jeszcze żywą kryptydę na ląd. Kiedy dotarli na plażę, zwierzę zaczynało odzyskiwać przytomność. Jego ruchy były coraz śmielsze. Nie tracąc czasu, śmiałkowo przygotowywali drewnianą klatkę o długości około sześciu stóp, trzech stóp szerokości oraz dwóch stóp głębokości. Schowali na wpół świadome zwierzę do niego i szczelnie zamknęli przed oczami ciekawskich. O całym procederze dowiedziało się wielu dziennikarzy, a także kryptozoologów. Na zajuż rybaków w domu zjawili się kapitan Leo Shively oraz redaktor naczelny lokalnej gazety CJ Irwin. Stwierdzili oni jednogłośnie, że widzieli ciemnozielnego węża w drewnianym boksie. Ją skórę podobną do aligatorów. Właściciele wężowatego nie do końca wiedzieli, co mają zrobić z bestią, Niestety, po tych wydarzeniach ślad po zwierzęciu zaginął. Można przypuszczać, że ten okaz Bessi został sprzedany do jakiegoś cyrku albo innego miejsca dla gapiów. Biorąc pod uwagę mnogość zeznań, nie wiadomo, czym jest owe zwierzę. Interpretacje na temat bestii jest wiele. Zmieniają się tak szybko, jak zdanie na temat Boga. Niektórzy ze świadków wpierają się, że zwierzę to jest mniej podobne do jeziotra, a bardziej do węgorza, a dokładnie do jakiegoś wielkiego minoga. Czym jest minóg? Ano dokładnie tym. Co przemawia za tą hipotezą? Otóż latem 2001 roku w ciągu 24 godzin nie mniej niż trzy osoby zgłosiły ugryzienie przez dziwne zwierzę wodne, które przypominało minoga. Co ciekawe, ich zęby były dużo ostrzejsze oraz bardzo trujące. Jedną z ofiar tego stwora był młody chłopak, którego tożsamości nie znamy. Jeśli wierzyć słowom jego brata, poczuł dziwne ukłucie w nogę, gdy wyszedł na powierzchnię okazało się, że przyczepione jest do niego coś, co przypominało pół ryby. Gdy oderwał zwierzę od swojego ciała poczuł paraliż. Przestraszony, wyrzucił poczwarę do wody oraz powiedział bratu, aby sprowadził pomoc. Po pewnym momencie paraliż przestał działać, a na nodze chłopca wciąż pozostawała rana, której lekarze nie mogli przypisać żadnemu winowajcy. No ale dobrze, bo tak wypaliłem z tymi relacjami, cofnijmy się znów trochę wstecz do roku 1991. Wtedy to John Crab wraz z rodziną był na wakacjach na brzegu jeziora, Eri. Próbował zrobić zdjęcie na pamiątkę. Nagle jego żona spostrzegła coś poruszającego się w wodzie. Kraft później opisał ten moment. Byłem w trakcie łapania ostrości, aby zrobić rodzinne zdjęcie. Chciałem, aby było idealne z drzewami, wodą oraz rodziną na pierwszym planie. Udało się. Później przyszła moja kolej. Jednak nie doczekałem się błysku lampy błyskowej. Moja żona znieruchomiała. Zapatrzyła się na ludzi, którzy pływali w jeziorze, bez łodzi. Uznałem to za szaleństwo pływać po tak głębokim jeziorze? Na szczęście mój aparat posiadał dobry zoom. Przybliżyłem obiektyw, aby zobaczyć tych wariatów. Jakież było moje zdziwienie, gdy na zdjęciach zamiast ludzkich głów dostrzegłem dziwne wężowate ciało. Zwierzę nie posiadało płetw. Wyglądało jak wielki wąż podobny do tych, jakie pokazywali w horrorach. Jeśli chodzi o jeszcze starsze relacje dotyczące Bessiego, jest ich więcej. Mam nadzieję, że macie na nie ochotę. Kolejna z nich pochodzi z 1983 roku. Otóż niejaka Mary M. Landau powiedziała Johnowi Scarfernowi o swoim spotkaniu z Bessin. Mary wyszła na ganek tuż przed świtem, gdy jezioro było jeszcze dość spokojne. Z lewej strony usłyszała dźwięk wiosłowania. Zobaczyła coś, co wyglądało jak wywrócona łódź koloru zielono-brązowego. Gdy podeszła bliżej szybko zorientowała się, że to coś nie było rzeczą, lecz żywym stworzeniem. Miał długą szyję oraz widoczne duże oko, świadczące o tym, że jest to zwierzę głominowe. Jeszcze jedną z ciekawszych relacji jest ta pochodząca z 1990 roku. Wtedy to na zwłoki dziwnego zwierzęcia natrafili turyści przechadzający się brzegiem jeziora. Cieszyli się ostatnimi dniami miesiąca miodowego, gdy ich oczom ukazał się duży nieznany zwierz w fazie rozkładu. Jak twierdzą, nie unosił się przy nim żaden nieprzyjemny zapach, jednak jego ciało wraz z przepływem było zabierane coraz głębiej do wody, aż cały zniknęło w jej toni. Czym jest Bessie? Jak zwykle ciężko jest powiedzieć. Jednak jeśli ja miałbym być detektywem, obstawiałbym albo węża wodnego, albo jakiegoś nieznanego minoga. Ogólnie rzecz biorąc, niektórzy z was pewnie oburzą się. Jak to minóg? Przecież one prowadzą pasożytniczy tryb życia, nie są w stanie zabić swojego żywiciela, a już na pewno nie płykają go w całości. Z jednej strony tak, z drugiej strony bardzo niewiele osób widziało to zwierzę. Być może większe okazy osiągają większe rozmiary po dłuższym przebywaniu ze swoim żywycielem. A być może to jest nieznany gatunek. A wy co sądzicie na ten temat? Czym jest Bessie? Niezwykle natarczywy oraz rozsławiony stwór? Swoje zdanie piszcie w komentarzach. Jeśli uznacie ten film za dobry, opublikujcie go gdzieś, być może nasza grupa fanatyków kryptozoologii się poszerzy. Tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć!